Dorota Łosiewicz, Rozmowa Poranna, Studio w Polsce.pl. Witam Państwa. Naszym gościem jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, Ruch Kukiz 15. Dzień dobry, Panie Marszałku. Dzień dobry. Panie Marszałku, są sprawy ważne, najważniejsze i najważniejsza jest przyszłość Polski, a przyszłość Polski to młode pokolenie. Dwa miesiące temu został Pan ojcem. Czy już Pan sypia, Panie Marszałku? No, trochę sypiam. Ale nie za dużo. Znaczy, wie Pani, co teraz niestety właśnie mój syn, nasz syn się rozchorował, więc testujemy system opieki zdrowotnej. I? No różnie to jest. No. Przykre doświadczenie. Przykre. Znaczy nie, no, przykre, no bo zawsze jak takie małe dziecko się rozchoruje, to jest problem. No. Ale generalnie wszystko dobrze. Ale generalnie jesteśmy bardzo szczęśliwi. Panie Marszałku, w takim razie przejdźmy do mniej przyjemnych tematów, a tym mniej przyjemnym tematem są stosunki Polska-Izrael. Czy Ruch Kukiz 15 czuje odpowiedzialność za pogorszenie relacji Polska-Izrael? No, pani redaktor nawiązuje do wywiadu marszałka Terleckiego. Tak, marszałek Terlecki powiedział, że to z waszego powodu Prawo i Sprawiedliwość straciło horyzont ze względu na Banderę i chęć wpisania go. Powiedział dokładnie, że zamazaliśmy Prawo i Sprawiedliwość i horyzont. Horyzont, tak, zamazaliście. No, kuriozalne to są stwierdzenia świadczące o pewnej panice chyba w obozie rządzącym, no bo rzeczywiście kryzys jest poważny. I przynajmniej po części wynika on z braku profesjonalizmu ekipy rządzącej. Natomiast no, z drugiej strony mamy do czynienia rzeczywiście z oszczerczą, niezgodną z prawdą kampanią antypolską na świecie. I to jest bardzo, bardzo dla nas niekorzystne. Jeżeli chodzi tutaj o rolę Kukiz 15, to my robiliśmy jedno. Znaczy my zabiegaliśmy o nasz projekt. To projekt karania za kłamstwa na temat ludobójstwa na Wołyniu, za propagandę banderowską, czyli uzupełnienie artykułu 1 ustawy o IPN o zbrodnie banderowskie, o dopisanie tego do zbrodni komunistycznych i nazistowskich. I tutaj nie było żadnych wątpliwości zasadniczo-legislacyjnych w odróżnieniu od tego artykułu, za który odpowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Ale wokół tego artykułu nie było w ogóle dyskusji w Sejmie. On nie wzbudzał wątpliwości nawet opozycji. Dyskusja toczyła się wokół Bandery i być może stąd to rozmycie horyzontu. Ale panie marszałku, pan mówi no tak, ale marszałek powiedział też coś takiego, że nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie pomyślał, że akurat jest rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz, że nikt nie pomyślał o tym, że dzień głosowania zbiega się z wizytą Rexa Tillersona, sekretarza stanu USA, najpotężniejszego państwa świata. No to pani redaktor świadczy chyba o jakimś tam pogubieniu, prawda? Jeżeli partia, która ma tak olbrzymią władzę, tak olbrzymie pieniądze, nie jest w stanie sobie zorganizować profesjonalnego zaplecza i przewidzieć pewne problemy, które mogą się pojawić. Jarosław Gowin, czyli minister tego rządu, mówi, że pod obrady trafił projekt, który nie był dostatecznie przemyślany. Czy no, rząd zaczyna się wycofywać? Z tych zapisów Jacek Sasin mówi, że projekt zostanie poprawiony po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. No ja jestem za tym, żeby na spokojnie, sposób otwarty, merytoryczny, rzeczowy podyskutować o tym przepisie artykułu 55a, dlatego że no, niektórzy prawnicy uważają, że jest on nieprecyzyjny. Tak? Ja uważam, że jeżeli intencją było ściganie za użycie sformułowania polskie obozy zagłady, no to te polskie obozy tam się powinny znaleźć rzeczywiście w tym przepisie. No tak, ale czy to nie byłoby jakby wbrew duchowi tej ustawy? Bo jeśli chcemy ścigać za polskie obozy zagłady, a dokładnie tak wpisalibyśmy to do ustawy, to być może zrobilibyśmy coś, czego chcielibyśmy uniknąć. To znaczy rząd wprowadziłby te polskie obozy zagłady w ogóle do dyskusji. Nie, tutaj jest raczej kwestia techniki legislacyjnej. To znaczy, czy jeżeli byśmy zapisali ten termin, to czy prawda, terminy podobne już nie byłyby poza zakresem regulacji. Natomiast, wie pani, no, jeżeli Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego ujawnił, że jedyną osobą, z którą skonsultowano ustawę na poziomie rządowym, był pan Świrski, no to jest niepoważne, tak? Dlatego że konsultacje publiczne służą temu, żeby wyłapać ewentualne błędy i wspomóc się jakąś tam zbiorową mądrością, powiedzmy, obywateli na jak najwcześniejszym etapie. Właśnie, żeby uniknąć później nieporozumień. No dobrze, ale ustawa była konsultowana z ambasador Izraela i na etapie konsultacji ona nie widziała żadnych problemów z tym zapisem w takiej formie, w jakiej on został przyjęty. Ja znam pismo ministra Waszczykowskiego z grudnia 2016 roku, w którym on bardzo wyraźnie pisze, że są zastrzeżenia z zagranicy. Tak?
Natomiast jak wyglądały te konsultacje, to trzeba pytać ministra Jakiego. Znaczy te zastrzeżenia, o których mówi minister Waszczykowski, to chyba Departamentu Stanu dotyczyły, bo były informacje z Departamentu Stanu. Teraz politycy przyznają, że mieli takie sygnały, że to być może wzbudzi kontrowersje. Takie sygnały miała także Kancelaria Prezydenta. No to może ktoś nie dopilnował sprawy w takim razie. A może, panie marszałku, jest tak, że po prostu Polska padła ofiarą kampanii wyborczej w Izraelu. I tego, że pan premier z pewnością częściowo tak jest. Dlatego, że Izraelem rządzi w tym momencie taka skrajnie prawicowa, radykalna koalicja, której człony prześcigają się w tym, kto będzie właśnie bardziej radykalny. Tak? I teraz się ścigają niestety w atakach na Polskę. No, dla mnie to już ma wszystko znamiona antypolonizmu. I wygląda to bardzo niedobrze. Natomiast obowiązkiem naszych rządzących jest to, żeby rozpoznać odpowiednią sytuację międzynarodową, czyli na przykład wiedzieć, że takie reakcje można się spodziewać z Izraela i co więcej wiedzieć, że Izrael ma olbrzymie wpływy w administracji Trumpa w tej chwili. Panie marszałku, ale może to dobrze, że ten antypolonizm wypłynął. Być może teraz będziemy mogli z nim jakoś walczyć. Proszę zauważyć, że w Niemczech i kanclerz Merkel i szef niemieckiego MSZ przyznali, że to Niemcy są odpowiedzialne za Holokaust. Takie słowa nie padły od wielu lat. No i bardzo dobrze. No to, te wypowiedzi są pozytywne. Natomiast z drugiej strony w wielu mediach w innych państwach świata mamy niezgodne z prawdą ataki na Polskę i rolę Polaków w czasie II wojny światowej. No i to jest bardzo negatywne dla nas. Ja złożyłem wczoraj interpelację do premiera Morawieckiego, pytając go o to, czy jest jakaś strategia polskiej polityki historycznej i kto ją koordynuje. Dlatego, że mamy w tym momencie mnóstwo instytucji, tak? Za wszystkie płacimy duże pieniądze, bo to jest MSZ, Ministerstwo Kultury, to jest IPN, to jest Polska Fundacja Narodowa, 250 milionów złotych, tak? Z naszych kieszeni również. No i pytanie, z czym te instytucje się zajmują, czy jest jakiś pilot, tak? Jakie są cele polskiej polityki historycznej w tym wymiarze zagranicznym, na przykład cele na najbliższe 5 lat, ja o to pytam, tak? Dwa lata temu odbyła się jakaś dyskusja w Kancelarii Prezydenta, natomiast ja żadnego dokumentu nie znam, jeżeli chodzi o strategię polskiej polityki historycznej. I tego brakuje. Z tego, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, to mówić prawdę, odkłamać te wszystkie kłamstwa, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. To jest strategia. No to brzmi pięknie, natomiast żyjemy w czasach, kiedy mamy nowoczesne środki przekazu. Ja nie wiem, jestem może troszkę z innego pokolenia niż większość polityków Prawa i Sprawiedliwości i wiem, że skuteczna polityka historyczna, wizerunkowa powinna gdzieś tam się opierać też na na tak zwanej miękkiej sile, tak? Czyli na komunikowaniu za pomocą filmów, memów, dobrych seriali i tak dalej. Nie takich jak Korona Królów. Panie marszałku, skoro przy tym temacie jesteśmy, to w takim razie Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Posłuchajmy jego wypowiedzi. Polacy głośno mówią o tym, że byliśmy najbardziej poszkodowanym państwem w okresie II wojny światowej przez stronę niemiecką, gdy chodzi na przykład o proporcjonalnie, procentowo ilość zabitych, prawie co piąty obywatel Rzeczypospolitej zginął. Kiedy mówimy o polskich cierpieniach, o polskiej martyrologii, o polskiej tragedii, wydaje mi się, że środowiska żydowskie reagują tak ostro, dlatego że do tej pory uważały, że niejako mają poprzez Holokaust monopol na cierpienia. Środowiska żydowskie miały monopol na Holokaust do tej pory? Znaczy Izrael i środowiska żydowskie na pewno prowadzą od lat bardzo skuteczną politykę historyczną, czyli to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że nam trochę tego brakowało i nadal brakuje. I oczywiście, że tutaj jest pewna gra interesów i jakieś próby prowadzenia skutecznej polityki historycznej tym środowiskom, ze strony Polski, tym środowiskom się mogą nie podobać. Tak? Natomiast my mamy taki obowiązek, żeby bronić dobrego imienia Polski i dobrego imienia Polaków. No i może właśnie z całej tej historii będzie taka korzyść, że to bronienie dobrego imienia Polski będzie się teraz odbywało głośniej i intensywniej niż do tej pory, ale skoro o słowach mówimy, o słowach, które mogą denerwują Polaków, denerwują stronę izraelską, to wspomnijmy słowa premiera Morawieckiego w Monachium
Czy pan premier, pana zdaniem, powinien przeprosić za to szczególnie jedno słowo sprawcy? Znaczy tak, pan premier na pewno popełnił błąd, natomiast no nie sądzę, że umyślnie, prawda? To raczej błędy jakiegoś zaplecza, które nie przygotowało pana premiera w jednym zakresie. No to chodzi o słowo sprawcy, perpetrators, tak? To jest to słowo w debatach o pamięci, w debatach o historii II wojny światowej, o Holokauście ma w historiografii bardzo precyzyjne znaczenie, tak? I ono jest używane odnośnie Niemców, państwa niemieckiego, tak? Oni byli sprawcami Holokaustu i innych mordów. Natomiast, no i premier nie powinien nigdy użyć tego słowa, tylko że premier poszedł dalej. On użył tego słowa również odnośnie Polaków i też Rosjan, tak? Znaczy on powiedział, że byli polscy sprawcy w domyśle Holokaustu. No to jest nieakceptowalne. Czy ja rozumiem, pan, ja bym na miejscu pana premiera zrobił tak, po prostu dzień po bym powiedział, powinienem był użyć innego słowa. Powinienem powiedzieć o kolaborantach, o zbrodniarzach, tak? Różnego pochodzenia etnicznego i tyle. Nie było problemu. No, intencja pana premiera oczywista była taka, żeby wskazać, że źli ludzie byli po każdej oczywiście, stronie. Tak. Kolaboranci tak. byli wszędzie. Rozumiem, że o to chodziło panu premierowi, a nie negowanie Holokaustu w ogóle. Tak to odbieram. Natomiast wyszło bardzo źle. Tak? No i teraz za to cierpimy. Tak? A myśli pan marszałek, że po słowach premiera Morawieckiego w Monachium jest jeszcze szansa na powołanie tego polsko-izraelskiego zespołu? Podobno w ostatniej rozmowie z premierem Netanyahu premier Morawiecki usłyszał, że strona izraelska jednak swój zespół powoła, wytypuje. Znaczy na pewno warto kontynuować dialog, natomiast no, jesteśmy w takim okresie specyficznym dla polityki Izraela. Nie wiadomo, czy premier Netanyahu pozostanie premierem i mają tam wewnętrzną polityką, wojnę polityczną. Zobaczymy, jak to się skończy. Niedobrze, że nasze relacje na tym cierpią, ale z drugiej strony no, te teksty, które słyszymy ze strony polityków Izraela są nieakceptowalne. I dlatego trzeba z nimi walczyć. I tutaj no, trzeba tutaj walczyć, ale trzeba walczyć skutecznie, pani redaktor. To znaczy, my płacimy naprawdę duże pieniądze na polski rząd i mamy prawo oczekiwać, że ta walka będzie skuteczna. Tymczasem no, gdzieś tam zawiodły te konsultacje, o których mówiliśmy przed chwilą na poziomie rządowym, jeżeli chodzi o ustawę o IPN-ie. No, później, jak te emocje już opadały, no to nagle jedzie premier do Monachium i też mówi coś nie do końca przemyślanego. Tak? Mhm. Pana zdaniem jest szansa na szybkie zakończenie sporu? Profesor Grossfeld, członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, mówi, że takiego momentu w relacjach polsko-izraelskich jeszcze nie było. Ta sprawa nie idzie ku wyciszeniu. Ja mam nadzieję, że emocje opadną, natomiast w tle są oczywiście inne poważne sprawy, na przykład ustawa o reprywatyzacji. Tak? Ja myślę, że efektem niestety tej całej awantury będzie to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofa się w ogóle z regulacji reprywatyzacji. Ta ustawa, która została przygotowana przez ministra Jakiego, jest złą ustawą. To jest praktycznie ustawa wywłaszczeniowa, a nie reprywatyzacyjna. Natomiast można by ją napisać albo od nowa, albo bardzo mocno poprawić, dlatego że Polski nie stać na brak ustawy reprywatyzacyjnej. To znaczy nie stać nas na to, żeby cały czas były przekręty przy tak zwanej dzikiej reprywatyzacji, żeby roszczenia skupowały grupy cwaniaków z układami politycznymi, żeby ludzie byli wyrzucani na bruk. Tak? Dlatego w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość nie tylko musi rozwiązać ten problem na poziomie dyplomatycznym, ale jeżeli jest... Jeżeli życzy dobrze Polsce, to powinno wrócić do ustawy reprywatyzacyjnej, poprawić ją i uchwalić. A czy dobrze życzy Polsce pan Adamowicz, który właśnie ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta Gdańska? Powiedział, że pewnie popsuł urodziny Grzegorzowi Schetynie. Czy to dobra wiadomość dla Platformy Obywatelskiej, taki kandydat? Nie, no myślę, że to jest zła wiadomość. No, Platforma ma poważny problem, tak, bo chciała wystawić kogoś innego. Natomiast no, mnie to jakoś specjalnie nie zajmuje. A czy zajmuje pana w takim razie sytuacja w ruchu Kukiz 15? Ostatnio z klubu odszedł Jacek Wilk. Z czego to wynika? To już kolejny poseł. Panie redaktor, jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Mnie cieszy na przykład to, że przyszedł do nas poseł Rzepecki jakiś czas temu, poseł, któremu Prawo i Sprawiedliwość, którego Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło za głosowanie, za odebranie immunitetu panu Tarczyńskiemu i za głosowanie przeciwko
podwyżce podatków od benzyny, proszę sobie wyobrazić. Tak? My witamy z otwartymi rękami takich ludzi, którzy no, są odważni, wierni swoim przekonaniom i swoim wyborcom. A kogo żegnacie bez żalu w takim razie? Skoro witacie z otwartymi ramionami jednych, kogo żegnacie bez żalu? Bez żalu żegnamy wszystkich, którzy dają się kupić. To znaczy, którzy są w polityce dla własnych osobistych korzyści, dla apanaży, a nie po to, żeby realizować interesy obywateli, żeby oni walczyć i ciężko pracować w Sejmie. Tak? Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, czy też przystawki w postaci na przykład Wolnych i Solidarnych robią nam taką uprzejmość, czy nam podkupują tych posłów, prawda, oferują zapewne nam miejsca na listach, czy jakieś inne, inne rzeczy, no to my się cieszymy, dlatego że mamy coraz bardziej spójną ekipę i myślę, że dzięki temu będziemy skuteczniej walczyć o poparcie obywateli. Tylko czy spójna ekipa, kurcząca się ekipa, to dobrze przed wyborami. Powinniście mieć spójną, dużą ekipę. Na szczęście mamy bardzo dużą ekipę, dlatego że klub poselski to nie wszystko. Mamy coraz więcej osób zaangażowanych w całej Polsce, szykujących się do wyborów samorządowych, zapisujących się przez stronę samorządy.skokizem.pl. I to jest ważne. My jesteśmy ruchem obywatelskim. Mamy coraz więcej partnerów lokalnych, niepartyjnych, prawda? Takich, którzy chcą zablokować partie w samorządzie. I tyle. Mhm. Czyli nic złego się w ruchu Kukiz 15 nie dzieje? Nie ma żadnych odśrodkowych sił? Nie, dzieje się bardzo dobrze. Ja mam nadzieję, że stworzymy potężną trzecią siłę do wyborów samorządowych, która powstrzyma ten partyjny marsz przez kolejne instytucje państwa. Mówi pan, panie marszałku, o wyborach samorządowych. Do wyborów samorządowych Nowoczesna idzie w koalicji z Platformą, albo może raczej Platforma w koalicji z Nowoczesną, czyli taka ponowoczesna nam się zrobiła. Kto wyjdzie na tym związku lepiej, pana zdaniem? Nie wiem. Czy w ogóle ktoś? Nie wiem. Natomiast ja się bardzo cieszę, że zarysowuje się jasny podział na polskiej scenie politycznej, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość z przystawkami, z drugiej strony Platforma z Nowoczesną przystawką i z trzeciej strony trzecia siła polityczna Kukiz 15, który zaprasza wszystkie niepartyjne ruchy obywatelskie do współpracy w wyborach samorządowych. Jest miejsce dla was w tym układzie? No ja myślę, że jest. No, pokazują to wyniki ostatnich wyborów, że Polacy oczekiwali czegoś nowego niż wiecznej naparzanki PiSu z PO, tak? Nowej jakości, podkreślania tego, że władza należy przede wszystkim do obywateli, podkreślania tego, że nieakceptowalne jest marnowanie na taką skalę pieniędzy obywateli, jak to się dzieje obecnie. No proszę sobie wyobrazić, 250 milionów złotych na Polską Fundację Narodową, która nie robi nic. Tam wrzuciła parę memów na Twittera. No to jest niepoważne. Tak? I tego typu instytucji niepotrzebnych jest mnóstwo. Dzisiaj czytałem, że w Bydgoszczy za 22 miliony powstał nowy oddział NFZ-u. Przypominam tego NFZ-u, które Prawo i Sprawiedliwość obiecywało dawno zlikwidować. No. Więc powstają pałace władzy, prawda, urzędy skarbowe, natomiast Polacy cały czas młodzi są wypychani za granicę, żeby rejestrować tam firmy. Dlatego, że tam się płaci ZUS-u 60 zł, mówię o Wielkiej Brytanii, a w Polsce po 2 latach cały czas się płaci 1200 zł ZUS-u, chociaż i minister Morawiecki, i minister Gowin obiecywali, że ten ZUS obniżą. Ale przynajmniej ruch Kukiz 15 ma co kontestować. Przynajmniej macie swoją rację bytu. A to nie chodzi o kontestację, to chodzi o proponowanie alternatywy. Czyli my się nie godzimy na drenowanie kieszeni podatników i wyrzucanie ich pieniędzy w błoto. Prawda? Nie może być tak, że ta biurokracja się cały czas rozrasta. Każdy kolejny urzędnik, żeby uzasadnić swoją rację bytu, to tworzy nowe prawa, nowe obowiązki dla obywateli, które ograniczają im możliwość realizowania się w Polsce. A czy, panie marszałku, godzicie się na dorzucanie podatnikom? Mam tu na myśli program 500+, bo teraz wszyscy składają swoje deklaracje wobec tego programu. Nowoczesna chce go w zasadzie zlikwidować. Platforma Obywatelska chce go poszerzyć, dać jeszcze na pierwsze dziecko, mimo że wcześniej twierdziła, że z tego będzie druga Grecja. Co z programem Rodzina 500+ chce zrobić ruch Kukiz 15? Jaki jest wasz pomysł? Początku mamy dosyć jednoznaczne stanowisko. To już świętej pamięci Rafał Wójcikowski mówił. To znaczy, że to powinno być na zasadzie odpisu podatkowego. Dlaczego? Dlatego, że ten program dosyć dużo kosztuje na poziomie obsługi biurokratycznej. Oczywiście, że te osoby, które na tym skorzystały, się cieszą i to są w większości ich pieniądze. Znaczy oni płacą te pieniądze w podatkach, w składkach ZUS, w podatku PIT. Tak? Czyli w takim zakresie, jakim to jest zwrot,
tych podatków, które już ludzie płacą, to jest dobry program. Tylko należałoby usunąć ten element obsługi kosztownej, biurokratycznej, po prostu robiąc z tego odpis podatkowy. Tylko, panie marszałku, żeby zrobić odpis podatkowy, trzeba mieć od czego ten odpis zrobić, tak. A bardzo wiele rodzin jest tak ubogich, że nie ma od czego zrobić tego odpisu, a program zlikwidował skrajne ubóstwo. Nie zlikwidował go zupełnie, ale to skrajne ubóstwo w znaczącym stopniu zmalało. Zapewniam panią redaktor, że prawie wszyscy, którzy korzystają z tego programu, płacą takie podatki, jakie odzyskują, przynajmniej takie. Bo to jest po prostu, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wysoko jest opodatkowana praca w Polsce. Czyli, panie marszałku, wy tutaj z Nowoczesną idziecie pod rękę, bo nie, forma Boże. Odpisu to jest Nowoczesna też chce w formie jeżeli odpisu. Jeżeli już to Nowoczesna nieudolnie skopiowała te pomysły nasze, pomysł ujemnego podatku przychodowego, o których mówił świętej pamięci Rafał Wójcikowski. No, bardzo proszę nie porównywać tej nieprofesjonalnej partyjki, która jest jakimś takim produktem marketingowym, szalupą ratunkową dla Platformy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Stanisław bardzo. Tyszka, ruch Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu był naszym gościem. Dorota Łosiewicz, dziękuję i zapraszam państwa na przegląd prasy. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo.